No to witam w kolejnej części. Dzisiaj sobie będziemy importować resursy. Ja już się do tego przygotowałem, usunąłem sobie TF state'y. Jak wykonamy polecenie Terraform Plan, to zobaczcie, co się stanie. Widzicie? Pokazuje nam, że nie ma nic stworzonego. To, co wam mówiłem na pierwszym epizodzie z Terraforma. Że jak nie macie Terraforma, no to nie macie bazy danych i Terraform mówi wam, że nie ma nic stworzonego i chce stworzyć od nowa, ale mu się to nie uda z tego względu, że już resursy istnieją. Teraz pokażę wam coś ciekawego. Jak widzicie, ja mam te resursy. One są stworzone. Tutaj mam winet. Zrobimy overview. Tutaj mam stworzone, czyli nasze example, czyli nawet nie test, czyli sobie musimy tą zmienną nadpisać. Żeby nam się to już nie. Nie próbowało nadmieniać i zrobimy, to się będzie nazywało. Co to była za nazwa? Example Resources. O. Dobra, to już wam. Jak widzicie, tu sobie zmieniam na Example Resources. No i co? I zrobimy plan. Zobaczycie, że no nadal nie ma naszych resursów. I co teraz zrobić? Ola Boga, straciliśmy naszą pracę, można powiedzieć. Nie, nie bójcie się, nic nie stracone. Na szczęście istnieje coś takiego jak Terraform import. I co tu się robi? Robi się coś takiego, że mamy the import command expects two arguments: global options, import options. Import existing infrastructure into your Terraform state. Czyli zaimportuj twoją infrastrukturę do state file'a. No i pięknie. No tutaj jest cudo. Co możemy w takim wypadku zrobić? No, robimy sobie tego plana. Jeszcze raz. I patrzymy. Tutaj mamy nasz resource. To jest nazwa naszego resource'a. On tak się nazywa. Resource grupa widnieje pod taką nazwą, definicją w state'cie. Będzie widniał w state'cie. Jeszcze nie mamy state'u. Nie ma state'u. Widzicie, nie ma. To co robimy? Terraform import i pod resource taki chcemy zaimportować naszą resource grupę. No to co zrobimy? Idziemy do naszej resource grupy i w resource grupie jest coś takiego jak properties. I w properties istnieje coś takiego jak nasz resource ID. Widzicie? Jest. I co robimy? Kopiujemy ten resource ID tutaj. Wracamy do naszego Terraforma. Robimy pyk. I patrzcie, co się stanie. Hurra! Jest! Import successful. Jesteśmy uratowani. Jeszcze nas nie wyrzucą. No i co dalej? Robimy plan i patrzcie, co się stało. Widzicie? Znikło. Nie ma. Tylko jest dwa do dodania. Reszty nie ma. A dlaczego? Bo wszystko się zgadza. To jest ważne przy imporcie, że jeżeli importujecie resource, to wszystko w definicji resource'a musi się zgadzać. Z tym, co macie. Z tym, co macie na Azurze. Czyli jeżeli usunęliście tylko state file'a,
ale wszystkie definicje zostały, czyli wszystkie wasze resursy, cały kod macie, to nie jest ciężkie, tak? Bo jeżeli została infrastruktura stworzona przez Terraform, to sobie tylko importujecie w ten sposób. No niestety import jest łopatologiczny, musicie to robić kopiuj wklej, wszystkie resursy, no ale zrobicie, tak? Ale przywrócicie. No i my sobie zrobimy tak samo. Zobaczcie, kolejny Terraform import i teraz sobie zaimportujemy to do naszego, jeszcze subnetu sobie, nie, zaimportujemy sobie już subnecik. Chociaż nie mamy, nie mamy naszego winetu zaimportowanego, czyli jeszcze nie. Zaimportujemy sobie nasz winet pierwszy, czyli zmieniam tutaj, zobaczcie, zmieniłem tutaj na winet, zaimportujemy, żeby było po kolei ładnie. No i teraz przechodzimy sobie, tutaj mamy nasz winet, przechodzimy do propertiesów, resource ID sobie kopiujemy, bardzo pięknie. Kopiuj, wklej. Jest skopiowany, wklejony i importujemy. Jest, super. No i jeszcze teraz sobie zrobimy kolejny Terraform import. Teraz już sobie zaimportujemy nasz. Zaimportujemy sobie nasz resursik kolejny, to jest subnet, czyli idziemy do subnetów i teraz tutaj się rodzi pytanie, jak pobrać ID naszego subnetu, nie? I tu będzie trochę większa rzeźba. Bo to nie jest tak łatwo. Widzicie, jest sobie, nie? Ale no, jest słabo, nie mamy. Na szczęście mamy Google'a i zobaczcie. Azure Subnet ID. Co wam tutaj powie, nie? Nic wam nie powie. Powie wam, że wykonajcie sobie jakieś tam bla bla bla. Ale zobaczcie, widzicie? Virtual Networks i sobie stworzymy. Stworzymy sobie. Jest taka podpowiedź. I teraz idziemy do naszego. I tak. My subnet. My subnet się nazywa. My subnet się nazywa example subnet. Dobra. Virtual network mynet. Mynet się nazywa example vnet. Oczywiście nie musicie tego robić w ten sposób. Możecie to zrobić w sposób prawidłowy, że tak powiem. Teraz jeszcze subskrypcję muszę sobie skopiować. I jeszcze resource grupę. Możecie po prostu sobie Azure klientem. Zobaczcie. Możecie sobie Azure klientem pobrać ten ID przez azcli cannot import not existent remote object. No to pewnie będziemy musieli sobie pobrać example subnet. Example subnet, subnet, virtual networks. Sample vnet, subnet. No to sobie zrobimy to ćwiczenie. Azcli get resources
A może inaczej. AZ resources list. O. Asset key. Resource list. Dobra, mamy nasze resursy. Mamy czy nie mamy? Example resource. To nie będzie tak w takim razie. Nie będzie w takim razie, czyli AZ subnet. Nie pamiętam, to jest, wiecie, to jest AZ. Tego jest do groma. I mamy, co mamy, jakiś network, szukamy. Web app, SQL, security resource, Redis, jest network, o. AZ network list. Będzie coś takiego? Nie ma. To help. Network. Co chcemy? Mamy NAT, NIC, NSG, VNet. Mamy VNet, VPN connection. VNet. To w VNecie możemy. Subnet mamy. Subnet może, jak nie ma list, może jest get. Nie ma. To co mamy? Subnet. Binet, subnet. No powinno być list. A, no mówi nam, co mamy zrobić, no widzisz. Resource group. Jak się nazywa nasz resource group? Już tutaj dajemy. Ja nie zmieniłem resource group na resource group. Dlatego nam nie zadziałało. No dobra, ale to już wam. Widzicie, no późna godzina. Późno wam to nagrywam i tak to działa, ale dzięki temu będziecie mieć przykład tego, jak to się pracuje i co trzeba zrobić. Na przykład goni nas czas. No miałem dzisiaj taki przykład u siebie w pracy. Usunąłem przypadkiem maszynę wirtualną z hostpoola. No i musiałem dołączyć, tak? No i widzicie, wziąłem tutaj, listowałem i mamy nasz subnet, mamy nasz ID. Widzicie, jest. Pięknie. Pięknie, mamy nasz ID. Udało nam się znaleźć resource. Oczywiście można z Google'a korzystać i to będzie łatwiej, ale warto też czasami po prostu iść przez manuala i nauczyć się, co tam jest w środku, nie? W komendzie. No i dobra, dodajemy. No i z tym hostpoolem, to Virtual Desktop na Azure, AVD to się nazywa. I tam się tworzy takie hostpoole. No i usunąłem sobie maszynę wirtualną, a to już jest produkcyjne, klientowi usunąłem tak naprawdę. No i trzeba było pod presją czasu i własnej głupoty działać i no 30 minut mi to zajęło, żeby przywrócić do działania, no ale no niestety, no trzeba powiadomić klienta, trzeba się przyznać, nie można tego ukrywać, nie? No i jest fuck up. No człowiek jest tylko człowiekiem, no działa pod wpływem i
kliknie coś nie tak, pod wpływem stresu, jakichś emocji, kliknie coś nie tak, nie dopatrzysz. No i trzeba działać, trzeba sobie umieć pomagać, trzeba sobie umieć znajdować informacje. Dobra, import jest zrobiony. I co robimy? Plan teraz, nie? Jest plan. Wszystko jasno, pokazuje znowu się to samo, jakieś badziewie, jakiś bug, ale nie patrzę na to. No i teraz sobie jeszcze TF-State'a zobaczymy. To się nazywa Terraform TF-State. I widzicie, jak to wygląda. To jest reprezentacja w JSON-ie. Mamy nasz Terraform. Mamy informacje, tutaj jakiś tam Terraform version, jaki jest użyty. I tutaj nasze resursy potworzone. No, jak mamy więcej, to będzie tego więcej, nie? Ale w każdym razie jest. Także o imporcie to by było tyle. Dzięki za uwagę i widzimy się w ostatnim odcinku. Moduły. Czyli jak z naszego resursa zrobić sobie moduł. No to dzięki za uwagę dzisiaj i do usłyszenia.